kolej, hala sportowa, centrum onkologii i lotnisko, czyli PiS rozlicza PO z obietnic. Znamy tych, którzy z list Zjednoczonej Lewicy i ruchu Kukiza powalczą o parlamentarne mandaty. Sprawdzimy także postęp prac na przedłużeniu ulicy Mieszka I. To jest pierwsze wydanie dziennika na Zebra TV. Krzysztof Czaban, kłaniam się Państwu nisko. Brak obwodnicy zachodniej, brak centrum onkologii oraz brak szybkiej kolei do Radomia. To główne zarzuty Prawa i Sprawiedliwości wobec Platformy Obywatelskiej i rządu Ewy Kopacz. Politycy PiS-u postanowili rozliczyć dotychczasowe obietnice partii rządzącej i specjalnie w tym celu zwołali konferencję prasową. Kampania rozkręciła się na dobre i nie ma co do tego wątpliwości. Argumentów polityków PiS-u wysłuchał Mariusz Skopek. Kampania wyborcza nabiera rumieńców. Politycy Prawa i Sprawiedliwości postanowili rozliczyć rząd Ewy Kopacz z obietnic, które zostały w ciągu ostatnich lat złożone wobec mieszkańców Radomia. Poseł Marek Suski zarzucił, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom cały czas nie została wybudowana zachodnia obwodnica miasta. Podobnie, zdaniem parlamentarzysty PiS, wygląda sytuacja z przebudową linii kolejowej nr 8 na odcinku od Radomia do Warszawy. Pociąg z Radomia do Warszawy, choć mieszkamy na Mazowszu, okrąża Mazowsze, jedzie przez Lubelszczyznę. Można powiedzieć, że mamy okazję zwiedzać kraj, podróżując do Warszawy, a zupełnie, już mówiąc serio, nie żartując, dziś kolej z Radomia do Warszawy jedzie w prawie dwa razy tyle, ile kolej przed wojną. Prawo i Sprawiedliwość wypomniało również premier Ewie Kopacz, że nie spełniła obietnicy dotyczącej budowy w Radomiu centrum onkologii, w którym mieli się leczyć chorzy z południowego Mazowsza. Z kolei radny Andrzej Kosztowniak zaapelował, aby rząd jak najszybciej przekazał obiecane niedawno 40 milionów złotych na budowę hali sportowo-widowiskowej. To czas podpisania się pod decyzją dla przekazania pieniędzy dla hali widowiskowo-sportowej. Ja przypomnę, że pani premier i wicemarszałek Ruszczyk zobowiązanie w stosunku do mojej osoby i miasta złożyli na kwotę 50 milionów złotych. Oczekujemy tego, że to dofinansowanie zostanie wprost przekazane, że szanowni państwo, znajdą się pieniądze dodatkowe do obwodnicy południowej. Były prezydent Radomia liczy również na to, że rząd Ewy Kopacz zdąży przed wyborami finansowo wesprzeć port lotniczy Radom. I pozostajemy w tematyce politycznej. Kolejne dwie partie zarejestrowały swoich kandydatów, którzy jesienią powalczą o głosy wyborców w okręgu radomskim. Dziś poznaliśmy nazwiska na listach Zjednoczonej Lewicy i ruchu Pawła Kukiza. Nie brakuje niespodzianek. Zjednoczona Lewica, w której skład wchodzi SLD, Twój Ruch, Polska Partia Pracy, Unia Pracy i Zieloni, zgłosiła we wtorek listę wyborczą do Sejmu z okręgu radomskiego. Zebraliśmy tutaj około 10 tysięcy podpisów pod naszymi listami. Dokładnie 9817. Także liczymy na dobry wynik z listy radomskiej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, jedynką Zjednoczonej Lewicy w Radomiu nie będzie Leszek Reimer, który o głosy mieszkańców powalczy dopiero z miejsca drugiego. Doszło dwóch koalicjantów do Komitetu Zjednoczonej Lewicy, Polska Partia Pracy oraz Sierpień 80. Pani Elżbieta Fornalczyk reprezentuje Polską Partię Pracy i będzie jedynką lokomotywą Zjednoczonej Lewicy w okręgu 17. Swoje listy wyborcze zarejestrował wcześniej Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15. W okręgu numer 17 do Sejmu jedynką ruchu Pawła Kukiza jest architekt Robert Mordak. Złożyliśmy ponad prawie 9 tysięcy podpisów poparcia pod naszą listą. Chcielibyśmy przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tego poparcia nam udzielili i zaapelować, żeby również poprosić o większe, nawet o więcej w trakcie wyborów parlamentarnych. Tutaj jesteśmy razem z większością ludzi, którzy znaleźli się na naszej liście. Są na niej prawnicy, nauczyciele, specjaliści w różnych zawodach, młodzi, starsi ludzie z dużym doświadczeniem, również ekonomicznym. Sympatycy partii Pawła Kukiza liczą na zdobycie w Radomiu 3 mandatów. O miejsce w Senacie z ramienia partii Kukiz 15 powalczy Dariusz Grabowski. 360 zestawów szkolnych trafi do najbardziej potrzebujących dzieci w Radomiu. Władze miasta symbolicznie, wręczając pierwszy zestaw, rozpoczęły dziś właśnie takie wsparcie. W zestawach ufundowanych przez radomskie przedsiębiorstwa znalazły się plecaki i opakowania na żywność. Monika Stanikowska.
Kasia jest uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej. Od dziś do szkoły idzie z nowym plecakiem. Wszystkie książki zmieszczą się w plecaku? Dziękuję za wszystko. Mamę Kasi nie byłoby stać na sprawienie córce takich prezentów. Dla wielu rodziców rozpoczęcie roku szkolnego jest to bardzo duże, jednak nakład finansowy. Władze miasta rozpoczęły wręczanie zestawów szkolnych ufundowanych przez 3 radomskie przedsiębiorstwa – Tomato, Wimex i Windor. Wszystko w ramach programu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu możemy pomagać naprawdę potrzebującym dzieciakom i myślę, że to jest pierwszy krok do właśnie większej akcji CSR-owej w Radomiu. Zestawy szkolne trafią do dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz do dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. To bardzo ważna akcja, bo pokazuje, że możemy coś wspólnie zrobić dobrego. Firmy, radomskie firmy przy udziale władz samorządowych, wykorzystując tą społeczną odpowiedzialność biznesu, mogą coś wspólnego dla naszych mieszkańców zrobić. Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucja sama nie byłaby w stanie wspomóc najbardziej potrzebujące rodziny w Radomiu. Każdy odruch serca jest istotny, bo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. My oczywiście wypełniamy swoje obowiązki statutowe, można powiedzieć zawodowe, natomiast pamiętajmy, że osoby, które wsparły tą akcją naszych małych mieszkańców, robią to z potrzeby serca. Do najbardziej potrzebujących rodzin trafi w sumie 360 szkolnych zestawów. Trwa budowa 800-metrowego przedłużenia ulicy Mieszka I. Mimo że podczas budowy kłopotów nie brakowało, to jak zapewniają przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, teraz wszystko idzie zgodnie z planem. Sprawdziliśmy postępy prac na budowie oraz to, kiedy pojedziemy nowym odcinkiem. Budowa przedłużenia ulicy Mieszka I na odcinku od ofiar Firleja do Witosa wchodzi w kolejny etap. Śmieci, które kilka lat temu zostały odkryte na placu budowy, wywieziono i zutylizowano. Powoli do końca zbliża się proces stabilizacji gruntu pod nową drogę. Wykonawca musiał wzdłuż projektowanego pasa drogowego wbić w grunt około 3000 pali żwirowych. Te pale mają za zadanie stabilizować grunt. Na to jeszcze pójdzie jedna warstwa stabilizująca z tak zwaną geokratą i dopiero na tym będziemy układali właściwe warstwy konstrukcyjne jezdni. To ruszy już niedługo, czyli podbudowę skruszywa i dwie warstwy mas, czyli warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną. Prace związane z budową przedłużenia ulicy Mieszka I mają zakończyć się na początku grudnia tego roku. Z całą pewnością termin w tym momencie nie jest zagrożony. Myślę, że wykonawca ze wszystkimi pracami skończy w terminie. Nowa droga ma lepiej skomunikować centrum z północną częścią Radomia, a także ułatwić dojazd do cmentarza komunalnego na Firleju. Za budowę przedłużenia ulicy Mieszka I odpowiada firma Budromos Starachowice z Wąchocka. Koszt całej inwestycji to niecałe 5 800 000 zł. Rowery zamiast używek, generalnie sport zamiast na przykład gier komputerowych. Takie było założenie organizatorów pierwszej radomskiej imprezy Pact BMX Jam. Nie zabrakło niezwykłych trików, przejazdów po rampach i no właśnie, sprawdźcie sami w relacji Anety Sujki. Zorganizowaliśmy tą imprezę, aby zachęcić dzieci do dzieciaków, ogólnie młodzież, wszelką młodzież i też dorosłych, jeżeli chcą, żeby zachęcić do sportowego trybu życia. Zaczynamy od rowerów, propagujemy też sport crossfit, propagujemy wszystkie walki MMA, wszystko, co jest po prostu sportowe, gdzie ludzie mogą się oderwać, prawda, od komputerów, od używek, od wszystkiego, żeby po prostu zachęcić ich, żeby pokazać, że można robić coś więcej niż tylko siedzieć w domu, bądź też grać na komputerze. Lat. 13. A od kiedy jeździsz na BMX? Od 6 lat. To strasznie już dawno. Co potrafisz? 3-6, olda, tail whipa na jedną. A dlaczego akurat BMX? Nie, jakoś mi to zafascynowało. Ale koledzy jeździli, czy ktoś z rodziny? Nie, jakoś tak podpatrzyłem i zacząłem jeździć. A jak ci się podoba tutaj na imprezie dzisiaj? No fajnie też, fajnie. Piątka z organizacji, fajnie. Coś się dzieje. W październiku będzie 4 lata, jak pierwszy rower kupiłem i zacząłem jeździć. No to były początki, więc nic się nie umiało, ale na skatepark się pojechało, patrzyło się co robi i się powtarzało, prawda? Daję wielką piątkę za organizację, jest super.
Generalnie poszło całkiem dobrze. Jedna wywrotka była, więc myślę, że ogólnie dobrze. Dobra, szanse masz duże, bo ostatnio to wielki sukces, opowiedz coś o tym. Tak, w zeszłym tygodniu właśnie w Białymstoku na Mistrzostwach Polski trzecie miejsce w kategorii amator. Zaczęło się tak, że przyjeżdżałem na skatepark na zwykłym rowerze w Uralu i oglądało się właśnie starszych kolegów, którzy jeżdżą na rowerach i robią tam jakieś sztuczki. Złapałeś bakcyla. Tak, dokładnie. Cieszymy się z frekwencji, cieszymy się z tego, że przybyli zawodnicy, przybyli w różnym wieku, cieszymy się z zainteresowania też przychodniów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie po prostu lepiej, będziemy dalej to propagować, nie zaprzestaniemy na pewno na jednej imprezie. I jeszcze zaproszenie na dzisiejszą premierę programu Kontrast. Gośćmi są radni, a głównym tematem, który zdominował to wydanie magazynu, było lotnisko i przyszłość tej największej inwestycji w historii Radomia. Zapraszam więc do zakładki Kontrast na www.zebra.tv, a na koniec jeszcze krótkie spojrzenie na to, jak powstaje nasz program. Muszę przyznać, że zespół Zebra TV tworzą fantastyczni ludzie. Wszyscy mamy nadzieję, że nasz codzienny serwis informacyjny przypadnie Państwu do gustu. W dzienniku będziemy się spotykać od poniedziałku do piątku. I tak kończymy to wyjątkowe, bo pierwsze wydanie dziennika na Zebra TV. Ja zapraszam Państwa jeszcze na sport oraz na prognozę pogody, a w imieniu Artura Molendy na jutrzejsze wydanie dziennika. Do zobaczenia! Rosa Radom ma nowego sponsora. Na wsparcie radomskiej koszykówki zdecydowała się firma Figant, która od lat dba o rozwój sportu w naszym regionie. Można powiedzieć, że rodzina Saczywków stworzyła koszykówkę w Radomiu od zera. I myślę, że dla nas również, jeśli dorzucimy jakiś mały kamyczek do rozwoju tej koszykówki, to będziemy bardzo szczęśliwi. Umowa sponsorska będzie obowiązywała do końca najbliższego sezonu. A logo firmy Figant pojawi się w hali Mosir w trakcie meczów Rosy oraz na koszulkach zawodników. W weekend w hali radomskiego Mosiru odbywał się zamknięty dla mediów i kibiców turniej koszykówki z udziałem 4 drużyn Tauron Basket Ligi, w tym Rosy Radom. Nasi koszykarze rozegrali 2 mecze, pierwszy z polskim Cukrem Toruń zremisowali 73-73, drugi z Teflem Sopot wygrali 70-69. W obu spotkaniach świetnie zaprezentowali się Robert Witka i nowy nabytek CJ Harris. Weekend był bardzo udany dla naszych piłkarskich drużyn. Domowe zwycięstwo odniósł Radomiak, który pokonał 1-0 okocimskiego Brzesko. Bramkę dla Zielonych zdobył najlepszy strzelec zespołu, Brazylijczyk Leandro. Sulkowski, ale to wciąż 40 metrów do bramki okocimskiego Brzesko. Bardzo dobrze teraz Robski, Radecki, pole karne okocimskiego. Czy będzie bramka? Leandro i gol! Rossi Pereira Leandro! Równie dobrze z tym, że w meczu wyjazdowym poradziła sobie broń Radom. Podopieczni trenera Tomasza Dziubińskiego pokonali Nerpod Dębice 1-0 dzięki trafieniu Jana Kowalskiego. Obszerne podsumowanie i analiza obu spotkań w środowym raporcie piłkarskim na Zebra TV. W sobotę siatkarze CERRADU Czarnych Radom wzięli udział w charytatywnej imprezie nad zalewem na osiedlu Borki pod hasłem Gramy i Wspieramy. Wsparcie popłynęło dla podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.
Zawodnicy zaprezentowali się w turnieju siatkówki plażowej, a także podczas licytacji reprezentacyjnej koszulki z autografami. Jak zapewniają władze klubu, w tym sezonie Cerra Czarni mają jeszcze częściej włączać się w akcje charytatywne. W nocy na termometrach zobaczymy do 15 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W środę za to pogodnie i słonecznie, okresami możliwy będzie wzrost zachmurzenia. Temperatura jak na połowę września bardzo przyjemna, w ciągu dnia może dojść do 25 stopni Celsjusza, ciśnienie będzie wynosić 992 hektopaskale. W czwartek powrót upałów. Możemy się spodziewać nawet 30 stopni Celsjusza i na pewno przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. W piątek nieznaczne ochłodzenie, ale i tak wciąż będzie dużo słońca, a termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni. Weekend natomiast zapowiada się pochmurnie i deszczowo, choć nadal będzie ciepło. W sobotę 23, a w niedzielę 21 stopni Celsjusza.